to właśnie Państwu jako pierwszym powiem, że w roku 2016 odbędzie się bardzo ciekawa operacja. Iglica zostanie położona i wymalowana. I mamy nadzieję, że każdy z Państwa będzie chciał tu przyjść i dotknąć sobie czubka iglicy. Jak się Państwo przyjrzycie tym napisom, to środkowy napis w języku niemieckim Ausgang to jest napis oryginalną farbą malowany w latach 30. ubiegłego wieku. Niewiele osób wie, że do 1913 roku największą kopułą zbudowaną przez człowieka był rzymski Panteon. Rzymski Panteon, uwaga, ze 124 roku naszej ery. A więc niemalże 1800 lat ludzkość czekała na większą kopułę. W stosunku do 46 metrów kopuły w Rzymie, tutejsza rozpiętość kopuły to 65 metrów. Z 470 okien, które znajdują się w kopule Hali Stulecia, wszystkie są oknami historycznymi z 1913 roku. Są stworzone z niezwykłego materiału, jakim jest eukaliptus, czyli tak zwane drzewo żelazowe. Patrzycie Państwo na tak zwaną latarnię, czyli zwieńczenie kopuły Hali Stulecia. To nieprawda, że była tam mocna betonowa swastyka. Jeśli kiedykolwiek była, to była ona tylko i wyłącznie drewnianą dekoracją. Prawdą jest, że w tejże latarni na wszystkie strony świata skierowane były okienka wypełnione rubinowym szkłem. Specjaliści z Cirque du Soleil, kiedy weszli tutaj do Hali Stulecia, powiedzieli: "O mon Dieu", bo byli to Francuzi. To najpiękniejszy cyrk, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. To wejście jest najciekawsze. Otóż tu pode mną znajduje się platforma, pod którą znajdował się tak zwany zjazd papieski. A więc te blachy można zdemontować i samochód tak wysoki jak papieski Papa Mobile mógł przejechać pod nadprożem drzwi. To tu, właśnie w tym miejscu odbyło się to słynne ekumeniczne kichnięcie. Kichnięcie może mieć sens ekumeniczny. Dalai Lama, Joe Cocker, bywali tutaj również politycy. W dzisiejszym miejscu trybuny zapasowej, trybuny C, tej od strony wschodniej, znajdowały się w 1913 roku największe na świecie organy firmy Sauer. To było ponad 15 tysięcy piszczałek i pulpit, który zawierał 220 rejestrów. Tak widać na przykład arenę Mistrzostw Europy w piłce ręcznej i tak było widać boisko do piłki siatkowej podczas Mistrzostw Świata w siatkówce. Znajdujemy się w sali cesarskiej. Ponieważ wystawa stulecia i hala stulecia budowane były z okazji stulecia wydania tu we Wrocławiu odezwy An mein Volk przez króla Fryderyka Wilhelma, oczywiście zaproszono również cesarza. Natomiast cesarz, ze względu na niezwykle antymonarchistyczną i prodemokratyczną produkcję teatralną autorstwa Gerharda Hauptmana, która tu w Hali Stulecia na jej otwarcie się odbyła, nie przyjechał. A więc mamy salę cesarską, w której nigdy nie było cesarza, co we Wrocławiu prawdopodobnie nie jest niczym nadzwyczajnym, bo przecież mamy również stadion olimpijski, na którym nigdy nie było olimpiady.
aż strach wymieniać, ile jeszcze mamy takich dziwnych miejsc i dziwnych nazw, które zupełnie nie pokrywają się z prawdą.